32,5 metra po Banicji, po treningach w Ramzał. Kamil Stok, który był przed rokiem drugi, teraz jest liderem po pierwszej serii nad Kofflerem. Ma 8,7 punktu przewagi. Dobra prędkość, 94,7. Trochę niski lot, ale będzie daleko. Jest, brawo. Wydaje mi się, że Kamil musi wygrać ten konkurs. No i do... Czy o awans do drugiej rundy i musi wygrać z Simonem Amanem, jeżeli chce marzyć o tym, by w serii finałowej wystąpić. Kamil Stoch! Na razie mamy w tym konkursie dużo więcej skoków ponad 130-metrowych niż tych poniżej punktu konstrukcyjnego. Miejmy nadzieję, że kolejnym ponad 130-metrowym będzie Kamil. Jest już Kamil w powietrzu, ładnie ułożony. To jest dobry skok! Ależ kapitalnie i daleko! Kamil, coś ty zrobił, chłop! Kamil Stoch, teraz albo nigdy. Trzeba skoczyć daleko. Jeżeli Polska ma wygrać te zawody drużynowe Pucharu Świata, musi to być skok w granicach 130 metrów. Ależ odpalił rakietę. Fantastycznie, bałem się, że nie ustoi. Kapitalny skok. Czekamy. Zwycięzca, jak Włodek mówił, dwóch konkursów w ostatnich dwóch latach tutaj w Zakopanem. W sumie 5 wygranych do tej pory w Pucharze Świata. Ogromny doping dla Kamila Stocha. Prezentowaliśmy Państwu te wspomnienia. Już widzieliśmy innego zawodnika, świadomego tego, co chce, i chciał pięknie to zrobić i zrobił. Ależ kapitalnie ten skok w drugiej części pociągnął. W pierwszej kolejce. Miejmy nadzieję, że trochę powieje mu pod narty, że może nawet poprawi rekord życiowy, który do dziś wynosi 226 metrów. Niezła prędkość na progu Kamila Stocha. Spokojna sylwetka, będzie bardzo daleki lot. Jest! Brawo! Brawo! To jest około 230 metrów. Znakomita próba. Było trochę pod narty. Stoch mogą być tymi, którzy postawią się mocno Schlierenzauerowi. Schlierenzauer ciągle jest uważany za głównego faworyta, ale teraz Kamil Stoch. Do pobicia 103,5 metra. Patrzymy na próg. Szybko wyszedł. Czy będzie daleko? Jest dobrze. Ale czy jest 103,5 metra, żeby wyjść na pierwszą lokatę, pierwsze miejsce za moment? Trudno mi ocenić do końca odległość. 102 metry, a więc nieco bliżej niż Freitag, bliżej niż Prewc, tyle co Takeuchi. Tylko że minus 7,7, a ma dwie noty, 3 po 19,5. To będzie bardzo bliziuteńko. Zobaczymy, czy Freitag się obroni. Było 1,5 metra dalej, ale on tu tracił. Za chwilę myślę, zobaczymy, że będzie w pierwszej trójce Kamil. Na którym ale miejscu? Będzie pierwszy. No brawo, w pierwszej trójce na pierwszym miejscu. Są Kamil Stoch teraz. Ile trzeba skoczyć? Trzeba skoczyć daleko. 132 metry. Przypomnę, co pisała Corriere della Sera. Polski Archanioł sfrunął do Predazzo. I teraz Kamil w locie po złoto, po wielką nagrodę za swoją karierę. Daleko i zwycięsko! Daleko i zwycięsko! Tak mi się wydaje, że to wystarczy. Popatrzmy, 130 metrów. Prewc miał więcej, 130,5. Ale teraz wszystko, 8,7 punktów. Bliziutko, ale mam nadzieję, że złoto jest dzisiaj w naszych rękach, w naszych domach, w naszych sercach. Łukasz Kruczek wychował mistrza świata. Oczywiście nie on, byli inni, ale teraz dołożył Zbyszek Klimowski. Cieszą się Kamil Stoch. Jedynka! I zaczyna się szaleństwo na dole, te flagi, ale trzeba wytrzymać presję, daleko skoczyć. Czeka Łukasz Kruczek, wiatr, jaki jest wiatr, jest z tyłu 0,8 i Kamil rusza do walki o medal. Być może o to, że znowu będziemy się cieszyć, tak jak podczas jego indywidualnego sukcesu. Jest wysoko zawieszony i jest znakomicie, jest pięknie, może być medal nareszcie naszej drużyny. 6, no ale są trudne warunki. W tej chwili patrząc minus 6,6 punktu, ponad 0,8 metra na sekundę pod narty. Zobaczmy na skok Kamila Stocha. Ładnie tutaj złapał noszenie, ależ pięknie poleciał. O to chodzi. Brawo, brawo Kamil. Traci do lidera 3,6 punktu. Miał 0,3 punktu zapasu nad Peterem Prewcem. Kamil Stoch, mocne wybicie. Dobra prędkość na progu. Spokojny lot. Gdzie się zakończy? Jest daleko, ależ
Minimalnie mogło się skończyć podpórką albo upadkiem. Próbny miał tutaj 218,5 metra. W pierwszej serii konkursowej 202 metry. Przydałoby się nieco dalej tym razem, abyśmy mogli zakończyć konkurs na trzecim miejscu. Spokojny lot. Będzie daleko, jest daleko, bardzo daleko. Brawo, Kamil! Przepiękny lot mistrza świata!